Bonifikaty dla firm, fundusz zalążkowy czy darmowe mieszkania to tylko niektóre założenia programu rozwoju przedsiębiorczości miasta Suwałki. Władze Suwałk chcą, żeby miasto stało się centrum biznesowo-gospodarczym. Stawiają na przedsiębiorców i chcą uczyć kreatywności w szkołach. Myślę, że najbardziej atrakcyjnym tutaj naszą propozycją to jest bonifikata przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność i oczywiście ulgi zwolnienia w podatku od nieruchomości, a dla młodych osób, które będą myślały o rozpoczęciu działalności, myślę, że mieszkania będą dodatkowym takim magnesem, bo widzę, że ta oferta parku naukowo-technologicznego, te własne biuro, loku w tym parku i korzystanie z całej tej infrastruktury tego parku nie do końca sprawdziła się. Trzeba jeszcze coś dać więcej, czyli te więcej to właśnie mieszkania dla młodych przedsiębiorców, którzy mają pomysł, dobry pomysł na swój biznes. Jednym z pomysłów jest stworzenie północno-wschodniego klastra kreatywności, przy którym zostałby utworzony fundusz na rejestrację patentów. Ma to rozbudzić w Suwałkach przemysł kreatywny. Chcemy, żeby w przyszłej perspektywie finansowej zafunkcjonował w parku tak zwany fundusz zalążkowy, w ramach którego będą finansowane też szczególnie innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu badań i rozwoju, z zakresu wysokich technologii, którym często towarzyszy zbyt wysokie ryzyko, które nie pozwala sfinansować ich za pomocą tradycyjnych instrumentów finansowych, kredytu bankowego czy kredytów innego rodzaju instytucji poręczeniowych, funduszy pożyczkowych i wierzymy, że tego rodzaju przedsiębiorcom takie wsparcie jest szczególnie potrzebne, ponieważ to są szczególnie trudne projekty do realizacji. Miasto zamierza też pomóc przedsiębiorcom z targowisk miejskich. Służby odpowiedzialne za kwestie sanitarne coraz większy nacisk wywierają tutaj na władze targowiska i władze miejskie, aby tą kwestią się zająć. Stąd też został przygotowany projekt modernizacji tej hali miejskiej, rozbudowy. Zostanie tam diametralnie poprawione warunki prowadzenia działalności handlowej. Niestety będzie to wiązało się również z pewnymi komplikacjami, bo ta hala będzie musiała być połówkowo wyłączana z prowadzenia działalności gospodarczej na czas remontu. Niemniej jednak planujemy to poprowadzić w taki sposób, aby ten okres remontu jak najkrótszy był. Te działania modernizacyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Pierwszy etap zostanie tych prac zrealizowany, natomiast na kolejne lata zaplanowano etap drugi, czyli związany z powiększeniem nawet tej hali mięsnej. Internetowe konsultacje społeczne Programu Rozwoju Przedsiębiorczości potrwają do 16 lipca. Najpóźniej 30 września ma nastąpić uchwalenie programu przez Radę Miejską. Od stycznia właściciele domów, które ogrzewane są piecami, będą musieli segregować popiół. Miasto da do tego specjalne kontenery za darmo. Kolejne poprawki w uchwale dotyczącej śmieci. Radni zadecydowali o obowiązku segregacji popiołu. Będą zakupione nowe pojemniki, kontenery wydane właśnie dla mieszkańców naszego miasta, dla właścicieli m.in. domków jednorodzinnych, po to, żeby gromadzić ten popiół i będzie wywożony raz na 2 tygodnie. To, czy właściciele, którzy mają piece, będą płacić więcej za śmieci, okaże się w styczniu. Umowy z firmami, które obecnie odbierają odpady, wygasną z końcem roku. Przetarg pokaże, czy nowy odbiorca śmieci każe mieszkańcom zapłacić więcej. Pomysł z segregacją popiołu pojawił się dopiero teraz, bo okazało się, że nowa linia sortownicza w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami zapycha się unoszącym w powietrzu pyłem. Ta nowa instalacja okazuje się, no na pewno jest lepsza, ale posiada wiele urządzeń takich, które powodują rozprzestrzenianie się tego popiołu, to raz, a po drugie utrudnia nam to w tych wszystkich urządzeniach elektronicznych. No, powstaje zapylanie, no i takim sposobem automatycznie instalacja nam się wyłącza. Unoszący się w hali sortowniczej popiół szkodzi też pracownikom. Obawiamy się o warunki gwarancji tej linii i jakby jej funkcjonalność. Oprócz tego, tak jak poruszałem tą kwestię już na komisjach, przygotowywana przez Sejm zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzi niedługo, prawdopodobnie wprowadzi, bo taki zapis przynajmniej na chwilę obecną jest w projekcie, który jest rozpatrywany w Sejmie, wprowadzi również selekcję popiołu, czyli my de facto wyprzedzamy z jednej strony te uregulowania. Popiół ma być segregowany od października do marca. Nie wiadomo, czy mieszkańcy będą składać nowe deklaracje. Zależy to od tego, czy firma odbierająca śmieci, która wygra przetarg, wprowadzi wyższe stawki.
Na ostatniej sesji Rady Miasta Grzegorz Gorlo sygnalizował, że skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z Papiernią to wyjątkowo niebezpieczne miejsce i należy tam ograniczyć dopuszczalną prędkość. Na spełnienie jego słów nie trzeba było długo czekać. Wczoraj doszło tam do wypadku. Na skrzyżowaniu zderzył się Mercedes i motocykl. Kierujący autem, chcąc włączyć się do ruchu, wymusił pierwszeństwo i uderzył w jadącego motocyklistę. Poszkodowany 53-letni motocyklista trafił do szpitala z połamanymi żebrami. Włączenie się do ruchu w tym miejscu jest trudne, bo po wyremontowaniu przejazdu kolejowego ruch jest szybki i natężony. Zdaniem Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej nie można na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu postawić sygnalizacji świetlnej ani ograniczenia prędkości. Problem ma zniknąć, gdy pojawi się obwodnica. Na 2 dni Suwałki zostały opanowane przez konnych. Ulicami miasta przeszły parady, a w 2 miejscach odbywały się pokazy woltyżerki i konkursy sprawności kawaleryjskiej. Dni kawaleryjskie to w Suwałkach tradycja. Zresztą nie bez przyczyny. Kawaleria w Suwałkach to jeszcze koniec XIX wieku, kiedy to Rosjanie zbudowali koszary dla drugiego pułku lejb huzarów i drugiego pułku lejb dragonów. W okresie międzywojennym w tych koszarach także zakwaterowały 2 pułki kawalerii. To był 2. pułk ułanów grochowskich i 3. pułk szwoleżerów mazowieckich. Był jeden z większych garnizonów w Polsce, a na pewno jeden z 2 garnizonów, gdzie było tak dużo koni, obok Grudziądza. Po pierwsze, oddajemy hołd tym wszystkim, którzy tutaj byli, stacjonowali, którzy walczyli w wojnie bolszewickiej, polsko-bolszewickiej, którzy potem walczyli we wrześniu 1939 roku. Po drugie, przypominamy i chcemy, żeby była to żywa lekcja historii. Na przykładach samo to, że oparliśmy naszą imprezę o scenariusz przedwojennych zawodów kawaleryjskich militarii. Jedną z tradycji kawaleryjskich, która w Suwałkach jest pielęgnowana od lat, jest próba zdolności konia. To jest próba jego charakteru, próba jego odwagi w terenie. Kiedyś przed wojną te próby terenowe podczas zawodów militarii miały sprawdzić materiał koński, którym dysponuje wojsko. Dlatego co jakiś czas właśnie w takich konkursach oficerowie brali udział, pokonywali leżące kłody, właśnie przeszkody wodne, która tutaj w Suwałkach jest tak bardzo efektowna i dosyć znana w całej Polsce, właśnie w Zalewie Arkadia. Najciekawsza jest oczywiście przeszkoda wodna, bo tam jest sporo emocji i woda bryzga aż na twarz. Kolejne przeszkody nie są trudne. Jedną z trudniejszych jest wbrew pozorom kawaletti, drążki, gdzie koń musi przejść do kłusa i tam jest dość trudno utrzymać konia w tym tempie. Do Suwałk zjechało się ponad 50 konnych z całej Polski, którzy reprezentowali barwy 12 pułków. Jakie barwy pan dzisiaj reprezentuje? To jest mundur w barwach ogólnokawaleryjskich, których również używał 10. pułk ułanów litewskich. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle zainteresowanie takim tematem, takie hobby? Szczerze, to naprawdę to był przypadek. Kiedyś ojciec pokazał mi, jak właśnie żołnierze ułani stacjonują w Białymstoku. Miałem możliwość wsiąść na koni i tak zostało. Ile to już lat? To będzie jakieś 13 lat. Na zakończenie tegorocznej edycji Dni Kawaleryjskich każdy mógł wziąć udział w otwartych zawodach w powożeniu bryczką o nagrodę dyrektora muzeum. Już po raz 12 zawodnicy stanęli na starcie biegu integracyjnego organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej Kalina. W Kalinie impreza goni imprezę. Kilkanaście dni temu pensjonariusze i personel świętowali półwiecze placówki, a środa upłynęła pod znakiem sportowej integracji. Jak zwykle obok osób niepełnosprawnych w biegu udział wzięły także dzieci. Zabrakło tym razem zazwyczaj licznie reprezentowanych gości z podobnych placówek. Ale to wynika z faktu, że do domów pomocy społecznej są kierowani ludzie często już na leżąco. Dlatego nie są w stanie tu uczestniczyć, bo przyjeżdżają w wieku 80-90 lat i to powoduje, że takich właśnie osób jest mniej. Choć nie wszyscy goście w tym roku dopisali, to zabawa była przednia, a duch rywalizacji wręcz kwitł, zarówno wśród dzieci, jak i podopiecznych Kaliny oraz zaprzyjaźnionych placówek z Litwy. Mamy wiele ciekawych atrakcji dla najlepszych. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś miłego, bo będzie i zabawa, i rozrywka, i medale, i puchary, no i dobra muzyka przy dobrej pogodzie, mam nadzieję. Gwar dzieci rywalizujących przed biegiem osób niepełnosprawnych wypełnił otoczenie domu i wniósł do niego dużo radości.
Widzimy, jak bardzo ci starsi ludzie potrzebują mieć taki kontakt. Oni często między sobą, ci starsi, do konfliktu dochodzi często między nimi, nawet kiedy mieszkają dwie osoby w pokoju. Natomiast kontakt z dziećmi pozwala na to, żeby to napięcie rozładowywać. Tradycją domu jest również to, że wszyscy uczestnicy biegu są nagradzani i traktowani jak zwycięzcy. W sobotę w Radzyminie odbyły się kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kadetów i Młodzieżowców Karate Shinkyokushin. Suwalscy karatecy jak zwykle pokazali wysoki poziom. Już wiadomo, że na mistrzostwa pojedzie 4 zawodników. Zawodnicy wrócili z 9 medalami i 6 kwalifikacjami na Mistrzostwa Europy. Bezkonkurencyjni okazali się bliźniacy Damian i Daniel Biłbak. Zdobyli po 2 kwalifikacje. Wygrali w kategorii kumite i kata kadetów. Kumite jest to walka, zupełnie inna konkurencja, a kata są to formy, kiedy pokazuje się technikę swoich uderzeń i kopnięć w powietrze, wykonując pewną formę zadaną przez sędziego. Także 2 zupełnie inne konkurencje i akurat się okazało, że nasi zawodnicy i Daniel i Damian są najlepsi w tych konkurencjach. Damian wygrał kategorię do 55 kg, brat troszeczkę rozrośnięty, ten bliźniak, do 55, czyli 2 lekkie kategorie i właśnie w różnych kategoriach startowali, a to się właśnie dzięki temu, że startowali w różnych kategoriach, zajęli 2 pierwsze miejsca. Zaś w kata startowali już w jednej konkurencji, czyli kata kadetów startują wtedy wszyscy z każdej kategorii wagowej, że mają ochotę. No i tu okazali się, że właśnie zajęli 2 pierwsze miejsca. Mateusz Krajpcio też startował w 2 konkurencjach. W kumite do 75 kg zajął 1 miejsce i uzyskał prawo do startu, a w kata młodzieżowców zajął 3 miejsce. Pozostali zawodnicy startowali w jednej konkurencji, kumite. Mamy tu Wojtka Żutkiewicza, który zajął miejsce 2 i też kwalifikację uzyskał. Czyli właśnie ci zawodnicy, Mateusz Krajpcio, Wojtek Żutkiewicz i Biłbak Damian i Daniel, oni we 4 zajęli 6 kwalifikacji razem i oni jadą na Mistrzostwa Europy. Zaś nasza pozostała trójka, no niestety tym razem nie udało się. Najbardziej jestem niezadowolony z tego, że nie udało się dla Olki i dla Mateusza Muczyńskiego, ponieważ Olka Czerwiecka i Mateusz Muczyński to byli nasi poprzedni medaliści z Mistrzostw Europy. Mateusz miał 3 miejsce, a Olka swego czasu była wicemistrzynią Europy. Tym razem niestety nie powiodło się. No. Łącznie w kwalifikacjach wzięło udział 108 zawodników z 26 klubów. Najbliższe wyzwanie dla suwalskich karateków to regionalne zawody w Giżycku 21 czerwca. Weźmie w nich udział około 40 zawodników od kategorii dzieci do juniorów.